wolno! Odbyły się zawody w sportach pożarniczych według regulaminu CTF. Tak jak widzieliśmy, zacięta rywalizacja, ale też świetna zabawa. 5 drużyn z powiatu karkonoskiego i 3 drużyny z Czech. Wszystkie dzieci włożyły w to wielkie serce. Dzieci miały szansę odbyć zawody na torze do CTF-u, który zakupiliśmy w ramach projektu pod nazwą Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze według regulaminu CTF jako forma integracji polskich i czeskich młodzieżowych drużyn pożarniczych. Bardzo się cieszę, że to jest na naszym terenie, w gminie Podgórzyn, miejscowości Przesieka. Na sobie wyjeździliśmy to zlali bez Cieszę się, że udało nam się przejść przez te zawody bez kontuzji. Oczywiście też cieszę się, że wygraliśmy. Daliśmy z siebie jak najwięcej i staraliśmy się jak najlepiej. Można było więcej, ale jest dobrze. Jest to też forma współpracy pomiędzy nami, Polakami, a naszymi sąsiadami z Republiki Czeskiej. Dziękujemy hlavně Polské republice za naši účast na vašich závodech. Mně se to tady moc líbí a těším se na závody. Jo. Myślę, że przyda mi się to w późniejszym życiu, ponieważ w takich zawodach będę brać udział również w późniejszym życiu, nie tylko tutaj. I nigdy indziej niż tutaj, także się na to podle mnie hodnie chodzi. Ja bym chciała być hasyć w budoucnosti. Chciałabym być strażakiem, bo chciałabym ratować ludzi, a mój tata też jest strażakiem. Muszę zachraniować ludzi, a mój tata jest taki hasyć. A mnie się to lubi hodnie. Każda drużyna była przygotowana do zawodów, najmłodsi zawodnicy dawali z siebie wszystko, oni największe wrażenie na mnie zrobili. Wzoruję się na tacie, bo on też jest strażakiem i chcę po prostu też być strażakiem jak on. Tata był strażakiem, dziadek jest strażakiem, ja też bym chciał być. Strażacy są bardzo potrzebni, bo częściej są szybciej niż karetka. Dlaczego ty byś chciał być strażakiem? Ja chciałbym być strażakiem, bo mój wujek i drugi wujek są strażakami. I chciałbym jeździć wozem strażackim. Zawody zakończone, wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale, nagrody. Wszyscy wyjeżdżają w doskonałych humorach i już się nie mogą doczekać organizacji kolejnej imprezy. Centrum składa się jakby z dwóch części. Pierwsza to jest część edukacyjna, podzielona na 7 stacji, w których są pokazane zagrożenia i jak się w nich zachować. Kolejna część to jest bardziej strażacka już, w której dzieci przebierają się za strażaków, przyjmują zgłoszenie, udają się do samochodu pożarniczego, którym jadą do pożaru, a następnie gaszą ten pożar. Mi się tutaj líbilo, protože mi się tutaj bardzo podobało na przykład hasyckim. Jak jechaliśmy samochodem strażackim. Mi się tutaj líbilo, podobało mi się w kuchni gaszenie pożaru oleju, jak wylano na ten olej wodę. To będę pamiętać. W dzisiejszych czasach jest to świetny przekaz dla dzieci i młodzieży, chwytliwy. Samo dzisiaj pokazywanie węży, to dzieci już znają. To naprawdę działa na wyobraźnię dzieci i pokazuje im te zagrożenia.